Natknąłem się kiedyś na bardzo ciekawe stwierdzenie. Strategia bez działania jest tylko snem, ale działanie bez strategii jest prawdziwym koszmarem. Jeśli czytaliście już finansową fortecę, to wiecie, jak ważna jest dobra i przemyślana strategia inwestycyjna, która pomaga skutecznie pomnażać kapitał, ale jednocześnie pozwala też przetrwać okresy paniki na rynkach finansowych. W czasie długoterminowego inwestowania z takimi trudnymi okresami będziemy musieli zmierzyć się wielokrotnie. Szczególnie, że wiele wskazuje na to, że znajdujemy się gdzieś pod koniec długoterminowego cyklu długu. Czekające nas delewarowanie, czyli bolesne pozbywanie się długów z gospodarki, historycznie było ciężkim czasem dla inwestorów, trwającym nierzadko nawet dekadę. Dlatego warto jest przetestować, jak nasza strategia inwestycyjna zachowywała się w różnych czasach przeszłości, np. podczas głębokich kryzysów albo w okresach mocno rosnących stóp procentowych. A jak takie coś można sprawdzić? Właśnie o tym opowie wam mój dzisiejszy gość, Jacek Lempart. Jacek jest autorem popularnego bloga poświęconego inwestowaniu pod nazwą System Trader oraz twórcą bardzo przydatnej aplikacji o tej samej nazwie, pozwalającej m.in. testować różne strategie inwestycyjne. Zachęcam Was bardzo serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy i mam wielką nadzieję, że pozwoli Wam ona inwestować jeszcze skuteczniej. I bardziej świadomie. Cześć Jacek. Cześć Marcin, witam Cię serdecznie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za przyjęcie zaproszenia i proszę. Opowiedz nam na wstępie kilka słów o sobie. Mam na imię Jacek Lempart i jestem z zawodu architektem, programistą. To jest moje podstawowe zajęcie. Tym się powiedzmy, specjalizuję, w tym kierunku studiowałem. Natomiast po godzinach jestem też podcasterem, dokładnie od roku 2018. W 2019 zacząłem też do tej palety dokładać artykuły blogowe, choć jest ich wciąż niewiele. I nad tym nieco ubolewam, ponieważ chciałbym, żeby tych artykułów blogowych było po prostu więcej. Natomiast podcasty są w języku polskim i angielskim, dlatego też mam możliwość docierania do osób nie tylko w Polsce, ale i na świecie. O czym jeszcze pewnie sobie za chwilę nieco więcej może porozmawiamy. Natomiast co do tej kolejności, że najpierw jestem programistą, a później gdzieś tam podcasterem i blogerem, to myślę, że ta kolejność wkrótce będzie mogła być odwrócona i będę mógł po prostu realizować już się nawet w roli programisty, ale tak naprawdę na, na swoim projekcie, czy w swoim projekcie tylko przede wszystkim. No a na końcu jestem też oczywiście inwestorem, to znaczy mam swój portfel, którym zarządzam. Zacząłem swoją, powiedzmy, rynkową przygodę gdzieś tam w okolicy, Roku 2005. Najpierw zaczynałem od funduszy inwestycyjnych, później była powiedzmy taka próba sił na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, a obecnie zarządzam takim rodzinnym, powiedzmy to IKX, -e, plus prowadzę taki rachunek zagraniczny, tak to sobie nazwijmy, czyli u zagranicznego brokera, głównie z taką alokacją globalną. Jasne, bo każdy przeszedł taką ewolucję, fundusze, pojedyncze spółki, potem coś i mam wrażenie, że im dłużej ktoś inwestuje, tym bardziej gdzieś tam przechodzi w stronę takiego spokojniejszego inwestowania, niewymagającego, bieżącego śledzenia wszystkich wyników i tak dalej, i tak dalej, ale to tematy pewnie na przyszłość. Ja może zacznę w ten sposób, że... Pracując nad swoją książką o inwestowaniu, czyli nad finansową fortecą, ja zupełnie odciąłem się od zewnętrznego świata i pracowałem w czymś, co określałem mianem trybu mnicha. Także w ogóle nie zwracałem uwagi na to, co się dzieje wokół mnie, w naszej lokalnej blogosferze. Tymczasem pięknie rozwinęły się nowe, bardzo wartościowe blogi i podcasty. Mateusz Samołyk z Mateu, którego gościłem w poprzednim odcinku, czy właśnie twój blog, czyli blog i podcast System Trader, Opowiedz, proszę, co znajdą osoby odwiedzające Twój blog i skąd pomysł w ogóle na taką nazwę, System Trader? No myślę, że jeżeli chodzi o tą nazwę, to faktycznie często to pytanie się pojawia. Za chwilę postaram się wyjaśnić. Natomiast generalnie zacząłem swoją działalność od podcastu, jak już mówiłem. I moją taką misją, takim założeniem było to, aby docierać do takich inwestorów, które, którzy mają już naprawdę duże, wręcz ogromne doświadczenie i zarazem też reputację, czyli takie osoby, które mają, powiedzmy, uznane gdzieś tam. Nazwisko i wiadomo, że są wiarygodnym źródłem wiedzy. No i tak się składa, że większość tych osób pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, co jest też naturalne. No, siłą rzeczy rynki kapitałowe w Stanach Zjednoczonych mają dużo dłuższą historię niż w Polsce. I są to osoby o różnym profilu, od profesjonalnych wręcz nawet traderów. Czyli tu już też jest powiedzmy jeden wskaźnik, dlaczego w moim, w moim podcaście jest słowo trader. Ale są też inwestorzy długoterminowi. I obecnie nagrałem takich odcinków, powiedzmy międzynarodowych czy zagranicznych, 19 dokładnie. One są w języku angielskim, więc idą też w świat. I miałem przyjemność gościć takie osoby jak chociażby Rika Ferriego z Bogleheads czy USA Greya z Alpha Architect, czyli to są osoby o naprawdę uznanym nazwisku za wielką wodą i generalnie myślę, że na świecie. Natomiast dla słuchaczy w Polsce staram się te wszystkie odcinki też tłumaczyć na język polski, tak żeby mogli spokojnie sobie przeczytać to w formie już takiej tekstowej. Niestety na początku tego nie robiłem, więc nie są wszystkie te odcinki w wersji polskiej, ale obecnie od już kilkunastu miesięcy staram się, żeby to było wszystko tłumaczone. Natomiast myślę, że taką też cechą wspólną tych gości, do których docieram, to jest to, że ci goście mają swoje decyzje czy swój proces decyzyjny oparty na Twardych danych, na twardych ten, ten, ten powiedzmy gorset decyzyjny nie, nie, nie wynika z ich tylko i wyłącznie przekonań czy wręcz jakichś domysłów, tylko to wszystko gdzieś jest zakorzenione w danych. I myślę, że to jest coś, co powinno wielu inwestorów zainteresować, ponieważ opinie jest fajnie mieć, natomiast dobrze, żeby jeszcze te opinie miały potwierdzenie w faktach. Natomiast na blogu, czyli tej drugiej powiedzmy, odnodze mojego projektu System Trader, tam z kolei są wpisy, w których staram się w taki praktyczny sposób przedstawiać konkretne wręcz strategie inwestycyjne. I znów to są strategie, które można w prosty sposób zweryfikować, ponieważ to są strategie oparte na konkretnych regułach. Po angielsku można by powiedzieć, że to jest takie evidence-based, czyli wszystkie decyzje inwestycyjne wynikają z, z konkretnych liczb, konkretnych danych. No i to system trader, to słowo, ta nazwa tego bloga, tego podcastu, pochodzi też od tego, że po angielsku systematic, czyli taki systematyczny inwestor, ale systematyczny nie tylko w tym sensie, że robi to regularnie, ale systematyczny w tym sensie, że te decyzje są oparte na jakiejś konkretnej, zapisanej formule. Dlatego też to słowo system, czyli takie rule-based, jakby można to powiedzieć po angielsku. Natomiast poza tym, że one są policzalne, te decyzje inwestycyjne, no to słowo trader, ja jego się jakoś specjalnie nie wstydzę, dlatego że siłą rzeczy, żeby zrealizować jakąś strategię, no to musimy coś kupić na rynku, e, czyli dochodzi do tego momentu transakcji, handlujemy czymś na rynku, czyli jest ten trading. Przy czym, dla jasności, ja tutaj nie jestem traderem jakimś krótkoterminowym czy day traderem. To tak myślę, że jest największa zmyłka, jak ktoś czasami trafia na moją stronę i być może kojarzy to z jakimiś strategiami forexowymi. To ja jestem bardzo daleki od tego, jestem w gruncie rzeczy do. Osobą powiedziałbym wręcz konserwatywną, jeżeli chodzi o podejście do rynku, chociaż to jest kwestia oczywiście, jak gdyby, oceny mojej. Bo ktoś z boku może powiedzieć, że jestem wręcz agresywnym inwestorem. Myślę, że o tym jeszcze sobie też będziemy mogli porozmawiać. Natomiast myślę, że to słowo system i trader przede wszystkim powinno oznaczać tyle, że te wszystkie metody, te wszystkie strategie oparte są na konkretnych danych, liczbach, i dlatego właśnie tak to sobie nazwałem. No właśnie, słowo strategia często przewija się w Twoich wypowiedziach. Ja miałem też okazję przesłuchać kilku Twoich podcastów, więc wiem, jak często podkreślasz. Konieczność zbudowania swojej własnej strategii inwestycyjnej. Nie ukrywam, że to jest podejście również bardzo bliskie mojemu podejściu do inwestowania. Czyli najpierw strategia, najpierw chcę wiedzieć, co chcę realizować, dopiero potem dobór instrumentów finansowych, dopiero na końcu e, dobór konkretnych e, o, jakichś opakowań na niej i innych rzeczy. Wyjaśnij, proszę, w jaki sposób ty podszedłbyś do budowania takiej strategii inwestycyjnej? Myślę, że to jest przede wszystkim bardzo szeroki temat i moglibyśmy spokojnie poświęcić na to godziny, dni być może nawet. Nie będę pewnie oryginalny, jak powiem, że warto zacząć po prostu od edukacji, czyli żebyśmy rozumieli, jak w ogóle działają rynki finansowe. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy starali się uzasadniać, dlaczego rynki zrobiły to czy tamto, tylko żebyśmy mieli zrozumienie takich podstawowych mechanizmów, czyli na przykład jak wpływają na wyceny rynku akcji, zmiany stóp procentowych, Inflacja i tak dalej, i tak dalej. Poza tym studiowanie też historycznych zachowań rynku jest dobrym sposobem, ponieważ no, myślę, że to jak się mówi, że historia jest nauczycielką życia, podobnie można to odnieść właśnie do rynków finansowych, czyli znajomość historyczna, zachowania rynków finansowych, bardzo wiele nam o tych rynkach mówi. Natomiast jak już budujemy swoją strategię, to musimy w tej strategii zawsze uwzględnić naszą osobistą sytuację, tak? Bo Inaczej będziemy budować strategię, jeżeli jesteśmy na przykład singlem, mamy 20 parę lat na karku, nie mamy żadnych zobowiązań, nie mamy rodziny, a inaczej, właśnie, jeżeli jesteśmy na przykład głową rodziny, jedynym wręcz może żywicielem tej rodziny, mamy jeszcze, nie wiem, kredyt hipoteczny na głowie, dajmy na to, czy mamy jakieś inne zobowiązania, czyli nie jest tylko kwestia tego, że my ryzykujemy swoim życiem, ale też po prostu inne osoby zależą od tego, jak my prowadzimy nasz budżet, jak prowadzimy nasz portfel domowy. Dlatego ten profil ryzyka trzeba dobrać do konkretnej sytuacji. I również do konkretnej sytuacji, do konkretnej osoby trzeba dobrać możliwości czasowe. No bo siłą rzeczy, jeżeli jesteśmy osobą, która pracuje gdzieś tam na etacie 40 godzin w tygodniu i do tego ma jeszcze tutaj obowiązki rodzinne, no to naturalnym jest, że nie będzie mogła taka osoba analizować po kilkanaście godzin dziennie, codziennie rynków finansowych. Więc to już też siłą rzeczy powoduje, że ta strategia musi być nieco inna, dlatego że nie będziemy mogli poświęcać tym rynkom tak dużo czasu, jak. Być może inni. I myślę też, że bardzo kluczowym w budowaniu strategii inwestycyjnej jest to, aby ustalić sobie zdrowe, takie realne oczekiwania od tego, co możemy w ogóle na tym rynku uzyskać. Bo myślę, że takim grzechem, wręcz numer jeden, bym powiedział, jest nadmierna pewność siebie, i niektórzy mogą w wyniku tego zakładać sobie jakieś nierealne oczekiwania względem tego, co mogą na tym rynku uzyskać. A wydaje mi się, że. A właściwie nawet nie wydaje mi się, jestem przekonany, że każdy, kto myśli o inwestowaniu i budowaniu własnej strategii, to musi wiedzieć, że powinien to odnosić przede wszystkim do swoich nadwyżek w portfelu finansowych, a nie tylko dlatego, że akurat mu potrzeba więcej pieniędzy, więc zbuduje sobie strategię, która mu pozwoli niejako podreperować ten domowy budżet. I tak już dobijając do brzegu, uważam, że jeżeli ktoś właśnie ma mało czasu, czyli większość osób, jak podejrzewam, albo ktoś nie ma takiego powiedzmy bakcyla rynkowego, żeby śledzić te rynki, żeby analizować poszczególne spółki, to tutaj można absolutnie w zupełności się podeprzeć prostymi rozwiązaniami, takimi jak portfel pasywny zbudowany dziś chociażby w oparciu o takie instrumenty jak fundusze ETF czy robodoradcy, i myślę, że to jest droga dla większości osób, ponieważ to są rozwiązania, które nie wymagają dużego zaangażowania czasowego. Przy czym wciąż ta edukacja jest, uważam, potrzebna, aby móc docenić nawet tak proste rozwiązania. I to jest bardzo kluczowe, też dlatego, że w inwestowaniu istotną rzeczą jest dyscyplina w podążaniu za obraną strategią. Zbudowanie strategii to jest jedno, ale później podążanie za tą strategią, wypełnienie tej strategii, czyli jak to mówił Jack Bogle, czyli e, twórca, można powiedzieć, praojciec ETF-ów, Stay the Course, czyli trzymaj kurs. I to jest wbrew pozorom bardzo, bardzo trudne. Ja już wspominałem e, w dzisiejszej rozmowie z Tobą, Marcin, że e, miałem przyjemność gościć u Siebie w podcaście Ricka Ferriego. I e, Rick Ferry poza tym, że właśnie e, osobiście pracował z Jackiem Bogle, to też e, od ponad 30 lat. Profesjonalnie doradza wielu inwestorom, jak prowadzić, jak projektować swoje portfele, i mówi, że to, co jest powtarzalne wręcz, to to, że inwestorzy często projektując te swoje strategie, mówią: Tak, to jest strategia, która mi się podoba, za którą chcę podążać. Po czym przychodzi powiedzmy chwila prawdy i na przykład jest jakieś załamanie na rynku, i wtedy według tej strategii oni powinni przeprowadzić tak zwany rebalancing, czyli na przykład, gdy rynek akcji mocno stracił na wartości, powinni dokupić tych akcji, a sprzedać na przykład obligacje, to oni tego po prostu nie chcą robić, boją się tego, albo wręcz robią coś jeszcze odwrotnego, uciekają z rynku całkowicie w panice. I to jest właśnie ten problem z dyscypliną. Dlatego też strategia powinna uwzględnić ten nasz portfel nie tylko od strony takiej powiedzmy excelowej, ale też od strony takiej behawioralnej. Tak, żebyśmy mogli po prostu z tym portfelem przetrwać na dobre i na złe. I to jest bardzo trudny temat, jak go tylko można powiedzieć tutaj Marku Natomiast myślę, że jeżeli ktoś ma więcej czasu i ochoty i, i, i sądzi, że ma też ku temu kwalifikacje, no to może też starać się zarządzać swoim portfelem aktywnie. Przy czym uważam, że to jest już naprawdę margines wręcz inwestorów indywidualnych, którzy powinni to robić. Nie musi to też oznaczać dla jasności kupowania spółek indywidualnie dobieranych do portfela. Może to być też strategia aktywna, takie jak ja stosuję, w oparciu o też ETF. Tylko te etf już są powiedzmy w bardziej taki taktyczny sposób dobierane do portfela. Albo można na przykład też pójść w rozwiązanie takie, że zamiast w portfelu mieć tylko takie, powiedzmy, standardowe ETF-y oparte o takie indeksy ważone kapitalizacją, to tam na przykład wkładamy sobie ETF-y, które są ważone według innych reguł, na przykład jest jakiś przechył w stronę pewnych tak zwanych czynników, faktorów, jak na przykład wartość czy momentum. No i wtedy mamy, powiedzmy, taki, powiedzmy, półaktywny portfel, ale wciąż nie wymagający jakoś specjalnie, Dużo czasu, natomiast to wszystko, o czym mówię teraz, to naprawdę wymaga głębokiego zrozumienia, tak żebyśmy po prostu nie wpuścili się na minę tylko dlatego, że widzimy, że tam przez ostatnie parę lat coś fajnie funkcjonowało. Musimy mieć pełne zrozumienie tego, co robimy, i ta strategia, którą sobie zbudujemy, musi być w pełni, że tak powiem, dobrana do naszych możliwości. Tak i to jest właśnie bardzo ważne, że nawet najlepsza strategia, którą sobie zaprojektujemy, jeśli zostanie tylko na papierze, to nic z niej nie będzie i najtrudniej wytrwać jest przy takiej strategii właśnie wtedy, kiedy wydaje się, że zbliża się koniec finansowego świata, że to już jest Armagedon. Mieliśmy malutki przedsmak tego w lutym, w marcu ubiegłego, ubiegłego roku. Ja bardzo dobrze pamiętam BES z roku 2008. Pamiętam zarządzających funduszami i miałem takiego kolegę, który bieg do banku wypłacać gotówkę, bo obawiał się, że wszystkie banki upadną, więc no, każdemu jednak ten strach może się udzielić. No ale właśnie, gdy zbudujemy sobie tę strategię, gdy ją zaprojektujemy i zdecydujemy wstępnie, jaką wagę w naszym portfelu powinny stanowić na przykład różne klasy aktywów, no to warto byłoby sprawdzić właśnie, czego po takim portfelu możemy się spodziewać, czyli jakich mniej więcej stóp zwrotu, jakiej zmienności, ale przede wszystkim jak głębokie może być tak zwane maksymalne obsunięcie kapitału, czyli ta maksymalna strata przejściowa, którą jesteśmy w stanie wytrzymać, czyli ten nasz maksimum drawdown. Oczywiście nie znamy przyszłości, więc nie będziemy w stanie tego przewidzieć. Ale możemy sobie sprawdzić, jak taka strategia zachowywałaby się w przeszłości w różnych warunkach rynkowych i gospodarczych, które się zmieniają. No i ja sam testowałem to dla własnych portfeli. To był żmudny proces. On wymagał ode mnie ściągania wielu z różnych źródeł, wielu historycznych stóp zwrotu. ściągałem to do Exceli, budowałem duże arkusze i testowałem sobie, jak to się będzie zachowywać. I tutaj, właśnie tutaj wkracza na scenę przygotowane przez Ciebie bardzo fajne oprogramowanie. Opowiedz nam trochę, co stworzyłeś i jak działa przygotowany przez Ciebie program. Faktycznie w ramach swojego projektu System Trader, na początku, gdy go tworzyłem, nie sądziłem, że w ogóle coś takiego będę właśnie realizował, jak własne oprogramowanie, ale ponieważ jestem programistą, to dla mnie jest dość takim naturalnym, żeby pewne rozwiązania po prostu sobie realizować na własne potrzeby, i tak było dokładnie z tym oprogramowaniem, o którym wspominasz, czyli też ono się nazywa System Trader, w skrócie ST. Zacząłem tworzyć to z myślą o sobie, o swoich potrzebach. To był też moment. Moment, w którym e, ja też... E... Powiedzmy, robiłem taki większy robiłem większe przemobowanie we własnym portfelu, gdzie wydłużałem ten swój horyzont inwestycyjny, i chciałem mieć narzędzie, na którym mogę polegać. I oczywiście jest mnóstwo różnych narzędzi gdzieś tam na świecie. Natomiast no, ponieważ jestem programistą, zacząłem to robić samodzielnie. I od początku tutaj przyświecała mi taka właśnie idea, jak to się mówi po angielsku, evidence-based, czyli takie skwantyfikowane podejście. I to może brzmi bardzo. Przerażająco dla niektórych osób, które nas teraz słuchają, ale tak naprawdę to nie ma nic z tym skomplikowanego. Chodzi o to, że dla mnie osobiście, jako programisty, podejście oparte na algorytmach jest naturalne, natomiast myślę, że, że dla wielu osób jest też pomocne, ponieważ nie muszą tutaj się domyślać czegoś, tylko mogą konkretne, sprawdzone reguły sprawdzić na danych, jak to wygląda, wyglądało historycznie i jeżeli chodzi o moje oprogramowanie, to na pokładzie tego oprogramowania obecnie jest kilkadziesiąt powiedzmy takich gotowców inwestycyjnych, czyli są to zarazem portfele pasywne, czyli coś, co myślę inwestuje, powinno inwestować większość osób, ale są też strategie aktywne i mając już takie portfele czy takie gotowe strategie na pokładzie, możemy w prosty sposób prześledzić je, jak one sobie już radzi na konkretnym rynku. I jest to takie mega, wręcz powiedziałbym, pouczające, ponieważ jeżeli sobie czytamy tylko o jakimś podejściu inwestycyjnym, ale, ale nie, nie widzieliśmy, jak to działa w praktyce, i oczywiście później stosujemy to dopiero w praktyce, no to niejako uczymy się dopiero na realnym rynku tego, co ta strategia, czego możemy po tej strategii oczekiwać. Natomiast tu mamy możliwość zasymulowania sobie takiego portfela. I ta możliwość symulacji portfeli jest czasami. Bardzo rozbudowana, ponieważ ona umożliwia nam powiedzmy taką podróż w czasie, nawet do roku 1900, czyli ponad 120 lat. Możemy sobie przetestować dla niektórych strategii, jak to wyglądało w praktyce. Możemy też. Modyfikować te wbudowane, powiedzmy, gotowce czy portfele, lub też możemy też budować po prostu własne, czyli możemy na bazie własnych założeń konstruować własne portfele pasywne lub realizować swoje strategie aktywne. Chociaż ta część aktywna jest mniej na razie jeszcze rozwinięta, są tam póki co dwie takie strategie oparte o tak zwaną anomalię momentum. Natomiast Myślę, że to co jest też bardzo od strony praktycznej bardzo przydatne, to to, że takie proste portfele pasywne dają nam możliwość zobaczyć e, sprawdzenia tego jak e, realizować je w praktyce już e, na takim gruncie, powiedzmy e, e, mega mega praktycznym, czyli trzeba załóżmy przeprowadzić rebalancing e, i chcemy zobaczyć jak ten rebalancing można zrobić powiedzmy mniej lub bardziej efektywnie i tutaj nie musi chodzić tylko i wyłącznie o chęć optymalizowania stopy zwrotu, ale na przykład optymalizowania naszego czasu, bo może się okazać, że wyjdzie nam, że możemy ten rebalancing przeprowadzać raz w roku i to jest wszystko ok. Tylko, że możemy po prostu to sprawdzić sobie w tej, w tej aplikacji, możemy sprawdzić, jak wpływają koszty transakcyjne, czy też koszty, jakie pobierają nam fundusze za zarządzanie, bo ETF-y też pobierają jakieś opłaty. Jak to wszystko wpływa na wyniki, więc to możemy sobie w tej aplikacji sprawdzić. No, a na końcu po takiej symulacji mamy szczegółowy raport. Mamy stopy zwrotu, obsunięcia kapitału, mamy e, zmienność portfela, mamy e, wszystkie transakcje, możemy sobie to sprawdzić na wykresach, na tabelkach, możemy zobaczyć, jak na przykład inflacja wpływała na, e, na naszą strategię w czasie, e, coś, czego możemy nie doceniać w krótkim okresie, natomiast na, per, w perspektywie, nie wiem, e, portfela emerytalnego po dwóch, trzech dekadach wpływ inflacji na nasz portfel może być bardzo, bardzo e, mocny. Więc warto sobie to sprawdzić. Można sobie to wyeksportować też wszystko do Excela, więc można te dane jeszcze dalej sobie przetworzyć według uznania, już w chociażby Excelu. No i co myślę, jest też interesujące dla wielu, dla wielu inwestorów, to w aplikacji jest możliwość aktualizacji danych rynkowych, czyli można wczytać dowolne swoje dane, czy też zaktualizować dane już konkretnych, na przykład ETF-ów. Czyli tu chodzi o wykorzystanie już portfela w praktyce, jeżeli. Ktoś chce nie tylko robić sobie tak zwany backtesting na danych historycznych, ale też chce po prostu sobie prowadzić taki portfel w rzeczywistym świecie i na bieżąco go kontrolować. Także w takim największym skrócie, gdyby to podsumować, to jak gdyby koncepcja tego oprogramowania sprowadza się do tego, żebyśmy inwestowali według planu, a nie emocji. I to jest uważam, no, jeżeli mówić tutaj o sekretach jakichkolwiek w świecie inwestowania, to jest to, można powiedzieć, sekret, chociaż wiem, że one w świecie, Finansowy mogą źle się kojarzyć. I tak kończąc moją wypowiedź, chciałbym się odnieść do jednej rzeczy, że często widzę, w, często widzę na przykład w internecie, jak osoby pytają, co myślimy o portfelu, które, który sobie zbudowały te osoby. Czyli no, zbudowałem sobie jakiś portfel i co myślicie o tym portfelu. I Myślę, że to jest troszkę złe podejście do tego tematu, ponieważ uważam, że lepiej zapytać nie zupełnie obce osoby, co sądzą o naszym portfelu, ale przede wszystkim powinniśmy zrobić w, pierwszym, w pierwszej kolejności to samo zadanie, ale względem danych. To znaczy, to dane nam powinny w sposób obiektywny powiedzieć, jak ten portfel działa, a nie, w, nie powinniśmy opierać się na jakichś subiektywnych opiniach zupełnie obcych ludzi. I tutaj podam. Realny przykład, złota. I dla jasności to nie o to chodzi, żebym ja miał coś przeciwko złotu, sam mam złoto w portfelu w, w, w niewielkiej ilości. Natomiast podejrzewam, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z takiego faktu, że od roku 1980 do, do teraz, do roku 2021, gdzie nagrywamy właśnie ten odcinek, stopa zwrotu złota w ujęciu takim realnym, czyli po nałożeniu na nią na tą stopę zwrotu inflacji to ta stopa zwrotu jest negatywna. Mniej więcej sobie zapisałem minus 0,6%. W ujęciu takim nominalnym około 2%, ale realnie po nałożeniu inflacji, po ponad 40 latach, inwestycja w złoto wygenerowała ujemną stopę zwrotu. Także myślę, że to są właśnie rzeczy, które często mogą nam umknąć, gdy tylko szukamy opinii u obcych osób, a nie zapytamy o te opinie danych, które nam powiedzą, jak to wygląda. I też dla jasności, to nie oznacza, że kolejne 4 dekady będą tak samo wyglądały. Chodzi o to tylko, że. Takie rzeczy mały, miały miejsce i warto sobie z tego zdawać sprawę. Dlatego ja stoję na stanowisku, że lepiej zapytać dane, nie opinie ludzi, bo ludzie często wolą jakąś ciekawą narrację, jakiś storytelling czy wręcz teorie spiskowe. Natomiast myślę, że to nie jest najlepszy, najlepszy sposób na podejście do rynku, dlatego właśnie stwierdziłem, że warto takie oprogramowanie rozwijać. Tak jest, tak jest. No to złoto jest bardzo ciekawym przykładem, nie? Potężne wzrosty od 73 w Stanach Zjednoczonych, potem od lat 80 do 2002 mocne spadki z dużą ujemną stopą, potem od 2002 znowu do góry i fajnie właśnie widać, że Klasy aktywów, one mają różnie, zachowują się w różnych okresach gospodarczych i historycznych. No i właśnie to tak przechodzę do kolejnego pytania. Właśnie nawet akcje amerykańskie, jak zobaczymy, przed wielkim kryzysem z 1929 roku, fajne jest to w Twojej aplikacji, że można zobaczyć te wcześniejsze dane, nie zachowywały się super. Że o akcjach wszyscy mówią też, że no to to 10% rocznie powinno być. No jak spojrzymy na Japonię, na Grecję, na Włochy, to się okazuje, że nawet w bardzo drugich okresach giełdy zachowywały się słabo. No ale właśnie, dlaczego? Dlaczego Twoim zdaniem testowanie historycznego zachowania się tej naszej strategii inwestycyjnej jest ważne i przede wszystkim dlaczego warto robić takie analizy dla naprawdę długich okresów, a nie tylko dla nie wiem, ostatnich 10 lat? Myślę, że to jest doskonałe pytanie, ponieważ taką naturalną tendencją większości inwestorów jest to, że spoglądamy na bieżące dane czy te dane, które dotyczą najnowszej historii, a rzadziej spoglądamy na te dane, które dotyczą gdzieś tam dalszej, głębszej historii. I ja zwykle lubię na takie pytanie tutaj cytować słowa Marka Twaina, który mówi, że historia nie powtarza się, ale się rymuje i to jest może już taki wyświechtany frazes, ale jest w tym dużo prawdy, bo ta historia jest faktycznie nauczycielką życia. No a poza tym, jaką mamy lepszą alternatywę? To znaczy, inną alternatywą jest to, że po prostu nie będziemy robić nic. Tak? Czyli nie będziemy w ogóle badać tego, co się działo na rynku i będziemy zupełnie po omacku gdzieś tam w ciemno inwestować. I oczywiście są pewne pułapki w testowaniu historycznym, dlatego należy robić to z głową, natomiast y, tak naprawdę nie mamy specjalnie wielkiej alternatywy. Y, historyczne symulacje pomagają, w, w moim odczuciu, y, urealnić nasze oczekiwania, bo jeśli ktoś powie sobie, że będzie zarabiał każdego roku 20% na swoich inwestycjach, no to można powiedzieć powodzenia. Y, wiemy, że historycznie na przestrzeni tam 100 lat i więcej, nawet y, rynki, akcje, Globalnie zarabiały gdzieś około 5-6% powyżej inflacji. A i tak prognozy na najbliższe lata są jeszcze niższe ze względu na to, w jakim miejscu się teraz znajdujemy. Mam tutaj na myśli stopy procentowe. Także takie rzeczy, żeby, żeby zdawać sobie sprawę z takich rzeczy, to trzeba po prostu faktycznie przetestować, czy sprawdzić, co się działo nie tylko za ostatnie 10 lat, ale nieco szerzej. Historyczne symulacje. Po, pozwalają też lepiej zrozumieć fenomen procentu składanego. Bo jak wspomniałem, że ktoś mógłby chcieć zarabiać 20% każdego roku, tak gdyby przeanalizował sobie dłuższą perspektywę, to okazuje się, że wtedy docenilibyśmy w cudzysłowie marne 3% powyżej inflacji każdego roku, bo na przestrzeni dekad taki wynik okaże się, że będzie nas w pełni satysfakcjonował. Zauważmy, że Warren Buffett, najsłynniejszy inwestor na świecie, tak naprawdę większość swojego kapitału zarobił gdzieś tam po 60%, po jeżeli chodzi o, o jego wiek. Tylko dlatego, że mamy tam taki przykład właśnie kija golfowego, czyli jakby to na skali liniowej widać idealnie, że przez nawet kilkanaście kilkadziesiąt lat ten nasz portfel, jego, jego wartość jest, jak gdyby wydawała się, że niewiele się zmienia w czasie, ale nagle dostaje takiego wielkiego przyspieszenia, ponieważ ten procent składany zaczyna coraz bardziej efektywnie działać na naszą korzyść długi zakres danych jeżeli analizujemy jakąś strategię jakiś portfel ma też jeszcze szereg innych zalet po pierwsze możemy sprawdzić nasz portfel w różnych scenariuszach na przykład nie tylko malejące stopy procentowe czy spadające stopy procentowe jak za ostatnie 4 dekady mieliśmy taką sytuację ale możemy zobaczyć jak portfel może zachowywać się przy rosnących stopach procentowych czyli coś co być może nas czeka może nie dziś ale być może w najbliższych latach tak scenariusz się ziści. Możemy zobaczyć jak portfel działa w, przy presji inflacyjnej, czy wręcz w hiperinflacji, a może w deflacji, w hoście, czy beście na rynku akcji. Jak sobie sięgniemy nieco dalej, to możemy zobaczyć jak rynki finansowe działają w takich wręcz skrajnych sytuacjach, jakich kataklizmów, wojen światowych, rewolucji. I to wszystko nie dzieje się jak gdyby w ciągu jednego dnia i nie dzieje się każdego tygodnia ani miesiąca, ale jeżeli inwestujemy z myślą na przykład o emeryturze przez kilka dekad, to zapewne w, tak, w takim horyzoncie czasu zdarzy się coś, co jest wyjątkowym, jakbyśmy wtedy to określili wydarzeniem, czy wydarzeniem niecodziennym, i warto wiedzieć, jak rynki finansowe wtedy się zachowują. Ja tutaj sobie przygotowałem na nasze potrzeby taki. Konkretny przykład, żebyśmy podziałali na liczbach. I e, jeż, jeśli weźmiemy sobie indeks SP500, czyli 500 największych spółek amerykańskich, e, czyli indeks, który no, zna chyba każdy inwestor, e, naj, najczęściej cytowany indeks, e, ponieważ sam ten indeks te 500 spółek e, amerykańskich stanowi praktycznie połowę światowej, e, a nawet ponad połowę światowej kapitalizacji rynku akcji. E, I Jakbyśmy sobie spoglądnęli na ostatnią dekadę, na przykład za lata 2011-2020, to średnia roczna stopa zwrotu, taka geometryczna stopa zwrotu, to wynosi około 13 ponad procent. Realnie tam jest ponad 11, prawie 12%. Procent. I przy obsunięciu około 33%. Czyli gdyby ktoś sobie zainwestował w 2011 roku 100 tysięcy dolarów w taki fundusz, który replikuje taki indeks, to ze 100 tysięcy dolarów na dzisiaj, czy właściwie na koniec roku 2020, miałby kwotę niemal 360 tysięcy. Czyli no całkiem zacny wynik. Ale gdybyśmy się cofnęli o dekadę wcześniej, czyli pierwszą dekadę naszego wieku, za lata 2001-2010, Stopa zwrotu zamiast 13 ponad procent wynosiła zaledwie niespełna 2%, a realnie po uwzględnieniu inflacji przez pierwszą dekadę amerykański rynek akcji stracił e, średniorocznie niemal 1%. I to jeszcze przy tym było maksymalne obsunięcie przekraczające 55%. I nominalnie te nasze 100 tysięcy dolarów po 10 latach w zainwestowanych w roku 2001 urosłoby do 117 tysięcy dolarów, ale gdybyśmy na to nałożyli inflację, to tak naprawdę odnotowalibyśmy stratę. I to już pokazuje, że warto spoglądać na pewno dalej niż za ostatnią dekadę. Bo przykładowo, gdybyśmy sobie wzięli 120 lat historii SP 500, indeksu SP 500, to wtedy się okazuje, że realnie ten rynek amerykański pozwalał zarabiać, czyli po inflacji około 6,5%, ale maksymalne obsunięcie, i to było w latach. 30., 20. W wielkim kryzysie maksymalne obsunięcie wynosiło, przekraczało 80%. I, I dlatego warto sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli my w ostatnim dziesięcioleciu widzieliśmy, że S&P 500 spadło maksymalnie 33%, i to jeszcze w tak ekstremalnej sytuacji, jakby się nam mogło wydawać, jak pandemia COVID-19, to to jest wszystko, co się najgorszego może wydarzyć, to możemy się srodze zawieść i być zaskoczeni, bo S&P 500 Spadało ponad 80%. A gdybyśmy odnieśli sobie to do takiego globalnego rynku akcji, to za niemal 100 lat globalny rynek akcji zarabiał realnie około 6%. I obsunięcie wynosiło niemal 70%. Także to są liczby, które. Te, te 6% e, mów... to w ujęciu. Tych 6% realnym. mówisz w ujęciu realnym, czyli ponad inflację. Tak, tak, tak. W takim nominalnym ujęciu to jest ponad nieco 9%. Realnie taki portfel, w którym mamy około 15% emerging markets i 85% developed markets, to też jest pewne założenie, tak, bo ten. Nie było emergingów. Ten rozkład, tak, udział tych rynków wschodzących zmieniał się w czasie. Niestety, dlatego sobie tutaj takie założenie przyjąłem, dlatego że indeks MSCI. All Country World Index, który zawiera cały, globalny rynek i zarazem kraje wschodzące i, i rozwinięte. Jego historia sięga gdzieś chyba lat 80., jeśli dobrze pamiętam. Natomiast tutaj, jeśli będziemy opierać się na danych osobno dla rynku, rynków wschodzących, rynków rozwiniętych, no to możemy sobie sięgnąć w historię aż niemal 100 lat. Dlatego też wtedy widzimy nieco, jak te rynki pracują w dłuższym horyzoncie. Natomiast konkluzja jest taka: jeżeli byśmy spoglądali sobie tylko za ostatnią dekadę na to, co się dzieje, no to możemy mieć skrajnie, skrajnie powiedzmy, przekrzywiony obraz tego, co rynki finansowe w długim okresie mogą nam dostarczyć, jeżeli chodzi o, o wyniki w portfelu. Czyli warto wziąć tę swoją strategię, wrzucić ją do Twojej aplikacji i zobaczyć sobie, jak się by zachowywała na przykład w czasach wielkiego kryzysu w latach 1928-33 w Stanach Zjednoczonych. Jak by się zachowywała w latach 70., kiedy mieliśmy do czynienia z wysoką inflacją, z rosnącymi stopami procentowymi. I wtedy, przepuszczając tę strategię przez różne scenariusze, możemy sobie wyrobić lepszą opinię na jej temat. Jacku, ja w mojej książce szczegółowo opisuję moją własną strategię inwestycyjną takie podejście podzielenia swoich aktywów na trzy różne strategie i żeby tam pokazać jakiś jeden konkretny przykład, no to pokazuję skład jednego z moich portfeli, taki portfel emerycki, długoterminowy, którego skład, zachowanie i wyniki inwestycyjne pokazuje też otwarcie na moim kanale w ramach takiego cyklu Finansowa Forteca w praktyce. Ja planuję wyciągać z tego portfela właśnie tych, tak powiedziałeś, marne 3% rocznie ponad inflację, ale jest to dla mnie bardzo ważne założenie, bo tam są dodatkowo dwa bardzo ważne ograniczenia. Po pierwsze, Maksymalne obsunięcie kapitału nie powinno przekroczyć 25%. I drugie, czas, który poświęcam na, na zarządzanie tym portfelem, ogranicza się do dosłownie kilku godzin raz na kwartał. To wszystko, co ja w tym portfelu robię i co, to, co chcę robić, bo wolę swoją energię pakować w zarabianie pieniędzy we własnej firmie. To jest dla mnie bardzo ważna sprawa, bo. Ja bardzo cenię sobie spokojny sen. Bardzo ważne jest dla mnie też poczucie spokoju mojej żony, a to są nasze wspólne pieniądze, więc ta strategia odzwierciedla takie nasze łączone podejście do ryzyka, bo to są przecież pieniądze na naszą wspólną emeryturę. No, w dodatku, tak jak powiedziałem, nie chcę mi się poświęcać czasu na żmudne analizy rynkowe. Inwestuję w rozwój swojej firmy. Tu stopy zwrotu w takim realnym biznesie są zdecydowanie wyższe niż to, czego możemy spodziewać się po rynkach finansowych. I teraz powiem dosłownie dwa zdania o składzie tego portfela. Widzowie mojego kanału ten skład znają, ale przypomnimy go dla widzów, którzy może ogląda to będzie dla nich pierwszy film na moim kanale. Część rynkowa tego portfela, bo tam mam nieruchomości, i, i drugie 50% to jest część rynkowa, składa się obecnie w 35% z akcji. Tam jest podział pomiędzy rynki rozwinięte one stanowią 20%, 15%, rynki rozwinięte 15% i rynki wschodzące 20%. 10% tam jest jeszcze obligacji notowanych na rynku z takim średnim duration 4 lata to jest zaszłość. Myślę, to do tego jeszcze przejdziemy, żeby. Zupełnie te obligacje wyciąć. 40% to są obligacje indeksowane inflacją i 15% jest tam jeszcze złota inwestycyjnego. I przed nagraniem poprosiłem cię, żebyś rzucił okiem, żebyś przepuścił taką strategię przez swój program i dał mi znać, jakie są twoje wnioski, co zobaczyłeś po wprowadzeniu tych danych do systemu tradera. Tak, więc. Zrobiłem sobie właśnie symulację takiego portfela. Niestety ona sięga do roku 73, ponieważ tutaj ograniczeniem są przede wszystkim te obligacje indeksowane do inflacji. One tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych zresztą też były wprowadzone, jeśli pamiętam, w roku 1998. Natomiast, natomiast generalnie no to jest ograniczenie, bo chociaż one są policzone wstecznie, to dane, z których ja korzystam, sięgają do roku 1973. Poza tym też złoto powoduje, że ciężko jest tutaj robić symulacje wykraczające dalej niż lata 70, ze względu na to, że wcześniej to złoto było powiązane z dolarem, więc charakterystyka złota, w Czas bardziej przypominała, można powiedzieć, nie wiem, bony skarbowe wręcz niż, niż złoto, jakie znamy dziś. W każdym razie ten wynik portfela za lata 73-1973 do końca roku 2020 to stopa zwrotu średnioroczna, geometryczna stopa zwrotu to jest 9%, realnie to jest 5%. Natomiast maksymalne obsunięcie takiego portfela wynosiło 24%, i jeżeli ktoś jest zainteresowany zmiennością, to tutaj jeszcze powiem o tak zwanym standardowym odchyleniu rocznych stóp zwrotu. To jest 9,2%. Tutaj, żeby ktoś bardziej to zrozumiał. Tę wielkość, to tak dla jasności, na przykład rynek akcji SP 500, to ten wskaźnik jest praktycznie dwa razy większy. To znaczy ta zmienność jest praktycznie dwa razy większa, można powiedzieć, gdybyśmy mieli w portfelu tylko akcje amerykańskie indeksu SP 500. Także realnie ten portfel od, za, za te niemalże pół wieku to jest realna stopa zwrotu 5%. Przy czym no, trzeba dać sobie sprawę z ponad, tego. Że... Ponad inflację, tak? Tak, tak, ponad nadinflacji realnie, tak, tak. Natomiast no, trzeba, trzeba zdać sobie sprawę, że po pierwsze tutaj um, ta analiza nie obejmuje tego okresu takiego rosnących stóp zwrotu. E, przepraszam, e, rosnących stóp procentowych, czyli czy 73 e... do 82, tak. no to de facto tak, tak. tam te stopy były tak. wtedy podnoszone dość mocno. Mhm. No i al właściwie nawet można powiedzieć od y Praktycznie okresu II wojny światowej, już w latach, powiedzmy końcówki lat 30, praktycznie do początku lat 80, to takim długoterminowym, długoterminowym trendzie wzrostowym były te stopy procentowe, można powiedzieć, jeżeli chodzi o rynek amerykański. No więc oczywiście tam tego nie mamy, a, a na przykład dziesięcioletnie obligacje rządu Stanów Zjednoczonych za lata, tutaj sobie wynotowałem, 1940 i 1981, czyli ponad cztery dekady, to realna stopa zwrotu takich dziesięcioletnich obligacji to była niemalże minus 2% rocznie. To jest, to, jest, to jest po prostu wręcz... Zabójcze dla wielu portfeli, o czym zresztą też powiedział Warren Buffett, że to było trudne. Natomiast generalnie ten portfel jest bardzo stabilny. Znaczy ten Twój portfel jest mega konserwatywny, jest, jak to nazwałeś, emerycki. Emerycki. E dla jasności, te marne 3%, jak ja sobie powiedziałem, to w cudzysłowie oczywiście marne, bo myślę, że wielu inwestorów byłaby zadowolona, gdyby te 3% realnie powyżej inflacji każdego roku średniorocznie była w stanie wypracować. Nie jest to niestety proste, zwłaszcza w czasach, jakie mamy przed sobą. I dosłownie wczoraj przekartkowałem sobie jeszcze nie czytałem w szczegółach raportu Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook za, na rok 2021. I tam właśnie prezentują, bardzo lubię zresztą i polecam ten, ten raport jest naprawdę świetny, jeżeli chodzi o informacje na temat właśnie rynków finansowych lubię to spojrzenie takie z perspektywy, tam jest od roku 1900 na rynki i oni tam podają taką analizę, taką prognozę, można powiedzieć, że pokazują, jak portfele zarabiały w latach 50., -tych, 80. -tych i, i później, i jakie są perspektywy na najbliższe dekady. I tam Konkluzja była dość smutna, bo tam portfel taki czysto akcyjny. W którym mielibyśmy 100% globalnych akcji, to tam oni wręcz mówią o tym, że realna stopa zwrotu może być w okolicach 3% powyżej inflacji. Czyli w takim portfelu najbardziej agresywnym, można powiedzieć. A w takim portfelu 70-30, czyli 70% akcji, 30% obligacji, to oni tam z analiz podają, że stopa zwrotu może być nawet zaledwie 2% powyżej inflacji. Oczywiście to są tylko i wyłącznie prognozy, nikt przyszłości nie zna. Natomiast mówię to tylko w tym kontekście. Że faktycznie dzisiaj mamy bardzo trudny moment, myślę. Znaczy, on nie, żeby kiedykolwiek było łatwo inwestować, natomiast teraz no, jesteśmy w takim punkcie, gdzie należy, jak gdyby, te swoje oczekiwania względem stóp zwrotu na rynku, lepiej je, że tak powiem, ostudzić. Tak jest, bardzo niskie stopy procentowe, tak, mała przestrzeń do dalszego spadku, aż pewnie coraz bardziej popularne będą ujemne, żeby rządy miały szansę się oddłużać. Druga sprawa, bardzo wymagające wyceny, a wiadomo im droższe są aktywa, tym niższe przyszły oczekiwanie stopy zwrota, zwrotu, no więc na pocieszenie możemy tylko powiedzieć, że jak wszystko tam padnie, będzie ten krach, czy jakaś solidna bessa, to znowu te stopy zwrotu zrobią się bardziej atrakcyjne i w takim yearbooku przeczytamy, że teraz e, oczekiwania co do przyszłych stop zwrotu są znacznie lepsze. E, ja robiłem też testy tego portfela e, wcześniej, więc mnie przede wszystkim właśnie interesowało to, oczywiście w stosunku do złota tam musiałem robić różne założenia, więc... E, to jest, to jest skomplikowane, natomiast generalnie cieszę się, że to potwierdza przede wszystkim ten drawdown, że to mniej więcej tych 25%, że gdzieś tam się powinniśmy zmieścić, bo tak jak mówię, mój sen i sen mojej żony są dla nas ważne, a fakt, że jednak ponad inflację realnie te aktywa mogą zarabiać, jest jest ważny dla nas, chociaż jeśli chodzi o najbliższe lata, to jestem bardzo ostrożny w oczekiwaniach, to żeby jeszcze pokazać, jak, jak ciekawym jest to twoje narzędzie, ja rozważam bardzo poważnie dalszą redukcję tych obligacji notowanych na rynku. I tak jak mówię, one są obecnie w takim maksymalnym niedoważeniu, które ja sobie oszacowałem na 10% portfela tej części rynkowej, czyli 5% w całym tym długoterminowym portfelu, ale i tak jakoś czuję się z Tą ekspozycją niekomfortową, i zresztą pierwszy kwartał tego roku już pokazuje, że te obligacje zaczynają przynosić stopy zwrotu w okolicach zera, czy nawet na lekkim minusie. I rozważam tutaj sobie dwie rzeczy. Jedną to jest zupełne wycięcie tych obligacji, zastąpienie ich jakąś inną klasą aktywów. Inną opcją może być na przykład zupełne wyeliminowanie niemalże duration z tego portfela czyli krótkoterminowe papiery z duration poniżej roku, które jak stopy procentowe będą rosły, to dość szybko, jak gdyby również te. Te obligacje będą nadrabiały. No tak sobie teraz, właśnie strategicznie myślę, czy nie dokonać tam jakichś zmian. No i pytanie, gdybyś ty, pamiętając o tym portfelu, o ograniczeniach, które na niego narzucam, stanął przed takim dylematem i miał do dyspozycji, do dyspozycji tę e, swoją maszynę, to czym byś ty zastąpił taką ekspozycję i czego można by spodziewać się po portfelu po wprowadzeniu takiej zmiany? Myślę, że tu jest właśnie zaleta takiego narzędzia, że można sobie podywagować nie tylko o opiniach, ale faktycznie zapytać, co o tym mówią dane. Ja też tak dla jasności powiem, że niekto ktoś traktuje jako pewną inspirację, a nie, a nie wytyczne do tego, jak budować własny portfel, bo każdy ma swoje preferencje, tak? Czyli ty masz swoje preferencje, ja mogę mieć inne, a ktoś, kto nas ogląda, ma jeszcze inne. Ja sobie zrobiłem dwa takie, dwie takie symulacje, tutaj przygotowałem. W, pierwszej, w pierwszym podejściu zrobiłem coś takiego, że część akcyjną dałem mocno tutaj doważyłem, czyli dałem 40% rynki wschodzące i 40% rozwinięte. A pozostałe 20% podzieliłem też porówno, czyli 10% złoto a 10% TIPS, czyli tu jest akurat odpowiednik amerykańskich obligacji inflacyjnych, no dlatego żeby można przeprowadzić dłuższą symulację, bo nasze obligacje nie pozwoliłyby na taką symulację, żeby sięgnąć sobie kilkadziesiąt lat wstecz. No i tutaj za lata 73 1973 do końca 2020 Realna stopa zwrotu wynosiła 6,3%. Czyli dla porównania tam było wcześniej 5% realnie, no ale też trzeba powiedzieć, że maksymalne obsunięcie tutaj to było też praktycznie dwa razy większe. Tak? Tutaj obsunięcie wyniosło niemal 47%. Natomiast no, dlaczego ja tak robię? Dlatego, że dla mnie myślę, że to jest też dobry przyczynek, żeby sobie powiedzieć o ryzyku. Ryzyko w takim portfelu globalnym, czyli gdzie właściwie mamy ryzyko, można powiedzieć, systemowe, nie mamy tego ryzyka na poziomie jednej pojedynczej, Spółki, że tak, jedna spółka nam e, bankrutuje, my mamy tam wszystkie pieniądze i tracimy całość swojego portfela, tylko mamy ryzyko systemowe, czyli de facto musiałby się zawalić cały świat, jaki dzisiaj znamy, żeby taki portfel zbankrutował. E, ale i tak wtedy prawdopodobnie mielibyśmy większe kłopoty, że tak zmartwienia tak niż ten nasz portfel nieszczęsny, więc y, ja uważam, że mając też, ale to jest, mówię, to jest moje podejście, mając tą perspektywę do emerytury jeszcze liczoną wciąż w dekadach, chociaż ten czas też niestety mija, już te siwy włosy się gdzieś zaczynają pojawiać na głowie, y, no to wtedy dla mnie to ryzyko Zmienności nie jest ryzykiem, ponieważ ja wiem, że tych pieniędzy nie potrzebuję teraz, więc nawet jeżeli będę miał mocne obsunięcia. Nawet jak tutaj widzieliśmy, 47%, no to to ryzyko się nie zrealizuje w tym sensie, że ja nie będę zmuszony na tym ryzyku wyciągać te pieniądze z rynku na tej stracie. Natomiast bliżej emerytury, oczywiście, doważałbym sobie tych obligacji, żeby w razie takiej sytuacji podbramkowej na rynku akcji, żeby móc sięgać w pierwszej kolejności do tej części obligacyjnej, a nie wyciągać te pieniądze z, z rynku akcji, które są być może gdzieś tam akurat zdołowane. Natomiast zrobiłem jeszcze sobie drugą symulację, bardziej która być może nam powie więcej coś o tym, co nas czeka w przyszłości, trochę w odniesieniu do tego yearbooka Credit Suisse na rok 2021. I zrobiłem sobie symulację za lata 1940-1981, czyli w okresie, w którym długoterminowo przez ponad 4 dekady te stopy procentowe były w trendzie wzrostowym. I tam portfel, oczywiście, musiałem wyrzucić złoto i musiałem wyrzucić obligacje inflacyjne, więc tam część akcyjną zostawiłem jak wcześniej, czyli 40% to są rynki rozwinięte, 40% kraje wschodzące, natomiast 20% dałem po prostu 10-letnie obligacje rządu Stanów Zjednoczonych, dlatego że mam takie dane, które pozwalają sięgać tak daleko. I taki portfel, czyli 20% obligacji, 80% akcji, pozwalał za lata 40-81 ubiegłego wieku wypracować średnioroczną stopę zwrotu 8,3%, ale właśnie realnie to jest zaledwie. Można powiedzieć 3,5%. Tu jest widać ogromna przepaść między nominalnym a realnym wynikiem, dlatego właśnie, że mieliśmy te rosnące stopy procentowe, gdzie była też presja inflacyjna w pewnym momencie. Natomiast obsunięcie było około 28%. Co jest, myślę, takim dobrym wnioskiem tutaj do wyciągnięcia, to to, że nawet jeżeli nominalnie te stopy zwrotu będą gdzieś tam wysokie. To realnie, jak sobie nałożymy na tę inflację, to może być już bardziej krucho i, i warto jednak te oczekiwania po prostu sobie tutaj, że tak powiem, obniżyć. I tak kończąc, jeżeli chodzi o to, co ja mógłbym jeszcze ewentualnie zrobić, to można, ale to jest też kwestia preferencji, można zastosować sobie coś, co wspominałem wcześniej, zamiast takich indeksów ważonych kapitalizacją, czyli żeby też słuchacze i widzowie, Zrozumieli taki klasyczny indeks, nie wiem, właśnie jak SP 500, który się tutaj pojawiał, to to nie jest tak, że 500 spółek ma równą wagę w takim indeksie, tylko te spółki są ważone kapitalizacją, czyli spółki, które są najwięcej warte, mają najwyższą kapitalizację, mają najwyższy udział w portfelu i dlatego też pierwsze tam, nie wiem, 10-15 spółek z tego indeksu tak naprawdę, można powiedzieć, stanowi większość tego całego indeksu. Bo na przykład jest spółka, która waży nie wiem kilka procent, a jest spółka, która waży zaledwie kilkasetnych procenta. I do czego zmierzam to to, że gdybyśmy sobie zamiast takich indeksów zastosowali indeksy, które są z przechyłem w stronę na przykład tak zwanych faktorów, na przykład momentum. To tutaj z danych już oficjalnych MSCI, który tworzy taki indeks, to mamy indeks globalny ACFI, czyli All Country World Index. I taki All Country World Index od roku 1995 do końca roku 2020 wypracował stopę zwrotu około 12, przepraszam, około niespełna 8%. Natomiast gdyby to był ten sam indeks, ale właśnie z tym przechyłem w stronę momentum, to tam ta stopa zwrotu jest o ponad 4 punkty procentowe wyższa, tam jest ponad 12%. Więc, jeżeli ktoś wie, co robi, wie, co to jest momentum i wie, dlaczego chciałby stosować, jest mu z tym dobrze, jest powiedzmy uodporniony na wahania i ma powiedzmy silny żołądek, to może to też rozważyć. Bo tak naprawdę na końcu po tych naszych dywagacjach to warto, żebyśmy dołożyli jeszcze jedną kwestię tutaj, że kluczowe jest to, żebyśmy na końcu, jak już wybierzemy ten portfel, po prostu inwestowali w ten portfel, żebyśmy, jak to mówi Jack Bogle, trzymali kurs. I, I to jest tak naprawdę coś, co będzie decydowało o tym, e, czy na końcu będziemy zadowoleni, czy nie, bo możemy sobie stworzyć najcudowniejszy portfel, ale jeżeli się wyłamiemy z jego e, stosowania, no to niewiele nam z tego przyjdzie. Tak i dokładnie to jest powód, dla którego wspólnie z moją żoną stosujemy tak z premedytacją to księgowanie mentalne, że mamy ten pierwszy portfel, który jest tą naszą poduszką bezpieczeństwa. Mamy ten nasz długoterminowy emerycki, gdzie tam po prostu kolekcjonujemy sobie aktywa z pełnym przekonaniem, że stopa zwrotu z aktywów finansowych będzie wyższa niż stopa zwrotu stracącej na, na wartości ciągle dodrukowywanej gotówki. I on te 3% ponad inflację, szczególnie, że ta druga połowa to są nieruchomości na wynajem zupełnie daje nam ten to poczucie spokoju i ten spokojny sen. No i wreszcie porcel ofensywny i tam możemy się wyżywać, bawić właśnie w faktory, krótkoterminowo podejmować duże ryzyko, nawet jak stracimy tam 80% kapitału, w żaden sposób nie wpłynie to ani na nasze bezpieczeństwo, ani na nasze długoterminowe cele. Ale tak jak już ty też to wspominałeś, prezentowana przeze mnie strategia dotyczy po pierwsze tylko części moich aktywów, po drugie no ona jest dobrana pod unikatowe potrzeby moje i mojej żony. Jak wielokrotnie podkreślałem też w swojej książce, każdy musi zdefiniować właściwą strategię dla siebie, bo mamy różne doświadczenia, mamy różną wiedzę, mamy różne cele i przede wszystkim Mamy różną skłonność do podejmowania ryzyka inwestycyjnego. Dla ciebie 47% spadku na dużej części kapitału to jest nic. Ja na przykład czułbym się z tym już niekomfortowo, chyba że dzieje się to w portfelu ofensywnym, więc każdy musi sobie jakoś to fajnie poukładać. No ale nie da się ukryć, że. Gotowe strategie zaprojektowane przez inne osoby mogą być świetnym takim punktem wyjścia do budowania swoich własnych strategii. No i właśnie w Twoim oprogramowaniu znajdziemy blisko, jeśli dobrze policzyłem, 40 takich strategii, w tym te wzorowane na portfelach prawdziwych legend inwestowania, jak Warren Buffett, jak David Swensen, jak Ray Dalio, czy Mohamed El-Erian. Powiedz proszę, jakie informacje o każdej z tych strategii znajdziemy w programie? Więc każda strategia, która została gdzieś tam opracowana, jak wspomniałeś, właśnie przez sławnych czy tam uznanych inwestorów, zawiera poza tym, że jest tam krótki opis co ta strategia, że tak powiem, co autor miał na myśli to jest też przede wszystkim szczegółowy skład portfela, czyli widzimy w, dokładnie w, konkretne wagi takiego portfela i to nam już pozwala na to, żebyśmy mogli porównywać między sobą te strategie, bo są tam strategie powiedzmy bardziej właśnie jak to określiłeś wcześniej emeryckie, są bardziej agresywne i na przykład można powiedzieć, że taką emerycką strategią to byłby tutaj Ray Dalio, a z kolei Warren Buffett to jest taki powiedzmy mocny gracz, który ma przeważa tutaj akcje i, i, i jego, że tak powiem, nie bolą te, te spadki na, na rynku. Natomiast poza tym, że możemy sobie przeczytać o takich strategiach i zobaczyć ich składy, to przede wszystkim jest możliwość przetestowania tych portfeli, to nawet sięgając do roku 1900 w niektórych przypadkach, jeżeli tam nie ma pewnych aktywów, które nie umożliwiają tego, na przykład złoto jest takim ograniczeniem, czy, czy właśnie jak mówiliśmy wcześniej też obligacje. Indeksowane do inflacji są też takim ograniczeniem, jeżeli chodzi o zakres testowania tego wstecznie. Natomiast to, co jest też istotne, to że te portfele nie tylko możemy przetestować, ale możemy je też urealnić, urealnić o, o inflację, co jest, co jest mega, mega, mega istotne. I myślę, że ja, ja może nie, nie zachęcałbym, żeby ktoś tak w ciemno sobie wziął tylko i próbował zastosować jakiś portfel, który się tam znajduje, tylko dlatego, że za tym portfelem stoi wielkie nazwisko, bo jednak zachęcam do tego, żeby każdy przepracował to swoje zadanie domowe, dobrze go odrobił i żeby robił wszystko ze zrozumieniem. I tak jak w książce Global Asset Allocation, czy, którą napisał Map Faber, który swoją drogą był gościem mojego też podcastu, powiedział, że. A który między innymi też opisuje te portfele, przytacza te portfele w tej swojej książce, mówi, że z tym inwestowaniem jest troszkę tak jak z, z, z pieczeniem czy z, czy z gotowaniem w kuchni. Są różne style i są różne smaki, są różne po prostu kuchnie. I. Jeżeli mamy na przykład składniki w każdej kuchni podobne, mamy, nie wiem, mąkę, mamy cukier, mamy tam, nie wiem, jajka, proszek do pieczenia, wanilię i tak dalej, to w inwestowaniu mamy z kolei różne klasy aktywów: mamy właśnie akcje, obligacje, mamy złoto, możemy mieć nieruchomości i tak dalej. To każdy może mieć inne po prostu preferencje, co chce z tego, że tak powiem, upichcić. To, co jest kluczowe w tym wszystkim, jak już mamy, że tak powiem, pod ręką, na podorędziu te wszystkie, że tak powiem, składowe portfela, to żebyśmy rozumieli, dlaczego to robimy i co w ogóle robimy, żebyśmy mogli w tym wszystkim też, jak już implementujemy, wdrażamy tę. Naszą strategię, ten nasz portfel, żebyśmy mogli kontrolować koszty. Dlatego też, spoglądając sobie na takie portfele słynnych inwestorów, możemy te koszty tam uwzględnić. Powinniśmy też myśleć o kwestiach podatkowych. Z kolei tam jest taki portfel pana, który się nazywa Rob Arnold, i on dużo mówi o na przykład czymś, co brzmi nieco dziwnie, jak po angielsku to się nazywa TAX Alpha, czyli my szukamy wszędzie przewagi inwestycyjnej w tym, żeby nie wiem, więcej ryzyka wziąć, żeby bardziej tutaj wykręcić czy wyśrubować tą stopę zwrotu, dorzucając ryzyka, a być może pomijamy kwestie optymalizacji podatkowej, jakie są możliwe w, na kontach chociażby emerytalnych. E, czy też musimy brać pod uwagę kwestie m, takie jak dywersyfikacja globalna, bo na przykład Warren Buffett sobie bardzo mocno koncentruje portfel na rynku amerykańskim. Owszem, te spółki gdzieś tam również działają globalnie, ale mimo wszystko jest to e, wszystko skoncentrowane głównie do. Stanów Zjednoczonych, a być może jednak z naszego punktu widzenia lepiej ten portfel zrobić sobie globalnie. Warto też zwrócić uwagę w takich portfelach na sytuację związaną z rebalansingiem, bo jeżeli mamy portfel, w którym mamy dwie, trzy składowe, to ten rebalansing może być prosty czyli przywracanie tych. Powiedzmy wyjściowych wag, co jakiś czas do, do, do tych ty, przywracanie tych proporcji do, do tych, które powinny być co jakiś czas, będzie proste. Natomiast jeżeli mamy w portfelu 10 składowych, no to ten rebalancing może być już trudniejszy. No, i na koniec musimy po prostu pamiętać, że, że to, co jest najważniejsze, to trzymać się tego kursu. No, tutaj nic nie wymyślimy. Znaczy, możemy sobie oglądać najcudowniejsze portfele, najświetniejszych inwestorów na świecie, ale jeżeli my po drodze wysadzimy swój portfel w powietrze, tak mówiąc kolokwialnie, bo zrobimy coś głupiego i nie będziemy się trzymać tego kursu, to też nam tutaj nic wiele nie, nie pomoże. No, a na końcu też musimy pamiętać, że nie tylko inwestowaniem powinniśmy żyć w życiu. Znaczy, fajnie zbudować portfel, odrobić to swoje zadanie domowe, ale Później powinniśmy się cieszyć życiem, a nie stresować się tylko i wyłącznie naszym portfelem. Dokładnie, dokładnie. To jest bardzo bliskie podejście do mojego, że inwestowanie nie powinno nam zajmować więcej czasu niż to absolutnie konieczne, żeby zrealizować swoje cele. A skoro mówimy o różnych strategiach, to pytanie, w jaki sposób ty zarządzasz swoimi inwestycjami i jak dzielisz swoje aktywa pomiędzy różne strategie? Mhm. Myślę, że ja tutaj nie jestem. W cudzysłowie, powiedzmy, normalnym inwestorem, ponieważ jednak faktycznie ja się zajmuję tym nieco bardziej, a angażuję się w to nieco bardziej. I myślę, że to nie jest portfel, który będzie odpowiadał wielu osobom. Natomiast żeby tak usystematyzować, ja mam spore też zapasy gotówki w, w dwóch firmach, które, które posiadam, i to jest taki powiedzmy, kapitał, który sobie praktycznie nie pracuje w tym momencie. Ja go staram się gdzieś tam reinwestować, również realizując swoje projekty. Natomiast to kapitał zupełnie nie zainwestowany na rynkach finansowych. I tutaj też nie śpieszę się jakoś po prostu z tym, żeby te pieniądze zagonić od razu na rynek do pracy, bo po prostu znaczy wychodzę z takiego założenia, że lepiej stracić okazję niż pieniądze i dla mnie ta zasada takiego powolnego działania na rynku dobrze się sprawdza i ponieważ też nie jestem pewien, jak to... Być może to, to, to jest w ogóle nieoptymalne od strony matematycznej, ale mogę sobie pozwolić na to, że część tego kapitału gdzieś tam zalega w, na tych kontach firmowych i, i mi jest z tym okej. Okay. Natomiast z kolei dzięki temu mogę nieco bardziej agresywnie działać na tej części powiedzmy już na rynkach kapitałowych. I tutaj w tej części takiej giełdowej to około 20% moich inwestycji to stanowią konta IKX -e, rodzinne, czyli moje i mojej żony. I to jest Coś, co powiedzmy, stanowią środki, które na pewno nie będę, po, po które na pewno nie będę sięgał wcześniej niż za 20-30 lat. Dlatego też 85% tego, tego konglomeratu IKX -e to, jest, to są rynki to jest rynek akcji, rynek na GPW, polskie akcje także to jest taki mega mocny home bias, ale zwracam uwagę to jest 20% całości portfela. 5% tam na IKX -e to są, to jest zagranica konkretnie tam ETF na FTSE All World, czyli taki odpowiednik MSCI All Country World Index, czyli globalny rynek akcji. Natomiast 10% na IKX -e to są obligacje skarbowe, ich udział zresztą zmniejsza się wraz z kolejnymi dopłatami, zresztą ja też redukuję jak jest możliwość, niestety działam na koncie maklerskim w ramach IKX, -e, więc płynność tych obligacji tam jest bardzo ciężka, więc ta redukcja tego jest też powolna. Kiedyś byłem po prostu, chyba, może bardziej, znaczy mniej agresywny, ale też miałem mniej, mniejszy gdzieś zapas gotówki, więc tych obligacji miałem więcej. Teraz po prostu uważam, że mogę sobie zaszalać nieco na tym IKX, -e, mając horyzont czasu gdzieś dłuższy. I większość tych akcji, które posiadam na IKX, -e, to są po prostu ETF-y na WIG 20 i WIG 40, czyli. Tak naprawdę pasywna inwestycja. Natomiast małą część mojego portfela, tego emerytalnego, a konkretnie portfel X, to jest niewielki portfel, tam wartości zaledwie gdzieś 30, chyba 6 tysięcy teraz. On jest, on jest inwestowany w sposób aktywny, zresztą w oparciu o strategię Momentum, którą tam staram się opisywać też na blogu, powiedzmy w takich celach bardziej edukacyjnych. To jeżeli chodzi o tą część, powiedzmy taką tą emerytalną, IKX czy ten trzeci filar emerytalny, to tyle. Natomiast 80% około tego kapitału, który mam zainwestowany na rynkach, to jest portfel w ramach mojego brokera Interactive Brokers. I tutaj 15% z tego portfela zagranicznego, tak to sobie nazwijmy, to jest, to są ETF-y na obligacje, ale o krótkim duration tutaj, właśnie 4, gdzieś do 5 lat. I 5% to, to jest ETF na złoto. Miałem jeszcze wcześniej srebro, zredukowałem to, tam akurat to srebro ładnie urosło, więc dla mnie. Ta ilość złota tyle póki co wystarcza. 80% natomiast tej części zagranicznej stanowią akcje, a czasami nawet więcej, dlatego że w ramach konta, na którym realizuje swoją strategię, jest to konto tak zwane margin, czyli margin account. Po polsku można by to powiedzieć, że to jest forma, forma nie wiem, jakby to powiedzieć, pożyczki brokerskiej. Czyli możemy otworzyć pozycję nieco większą niż mamy kapitału, i to stosuje tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach krótkoterminowych, gdzie też realizuję jakąś strategię krótkoterminową, czyli dosłownie na kilka dni w jakichś sytuacjach skrajnych, skrajnego wykupienia wyprzedania rynku. Czyli tutaj bardziej można powiedzieć, jest to trading, ale to jest powiedzmy tylko taki dodatek do całości. Ponieważ tak naprawdę większość tych akcji na rynku zagranicznym, które mam zainwestowane, jest to globalny rynek akcji. Akcji, przy czym realizowany w formie strategii aktywnej, momentum, czyli są tam ETF-y, natomiast w zależności od sytuacji na rynku, może być ten rynek akcji w portfelu w całości, nawet w Stanach Zjednoczonych, może być w drugiej części świata bez Stanów Zjednoczonych, a może być też tak, że po prostu jak wszystko się zawali, to praktycznie nie będę miał w ogóle akcji w portfelu i będę w obligacjach krótkoterminowych. Natomiast mam też część taką, czyli jest to można powiedzieć aktywny portfel. Dlatego mówię, że to jest coś, co większość osób nie może nie będzie stosowała pewnie z wielu różnych powodów. Właśnie tych powodów, dla których ta anomalia momentum się pojawia, którą ja tak lubię osobiście. Natomiast mam też pozycję, buduję powoli taką pozycję od zeszłego marca, zeszłego roku na akcjach właśnie Warrena Buffetta, Berkshire Hathaway. Jest to na razie niewielki, niewielki udział, około 10% tego zagranicznego portfela to stanowią właśnie akcje Berkshire Hathaway. Ja to traktuję jako takie proksy do. Do value, do, do inwestowania w wartość. Czyli to jest co prawda jedna spółka, ale tak naprawdę jest tam konglomerat spółek. Można powiedzieć, że to jest taki w cudzysłowie, oczywiście, ETF zarządzany aktywnie. Ale jednak z ekspozycją na te, jakbyśmy tak mądrze to powiedzieli, ekspozycją na te faktory typu value, quality, czyli, czyli to, co właśnie robi Warren Buffett. Natomiast docelowo ja myślę o budowie portfela pasywnego u siebie, w portfelu, tym zagranicznym. Mówię docelowo, dlatego, że taki kadłubek tego, czy zaczynek tego portfela pasywnego już jest w postaci tych obligacji i w postaci tej śladowej ilości złota. Natomiast nie ukrywam, że w marcu 2020, kiedy kupowałem sobie akcję Berkshire Hathaway, to nie zdążyłem, mówiąc krótko, żeby zacząć budować część akcyjną w tym portfelu pasywnym. No a Jakoś po prostu czysto psychologicznie boję się, czy, czy jednak nie chcę pakować się w ten rynek pasywny teraz, na przykład, gdzie wiem, że te wyceny są wysokie. Mogę sobie na to pozwolić, dlatego że i tak mam te akcje w portfelu, tylko zarządzane aktywnie. Więc tutaj się czuję spokojniejszy, nawet mając SP 500 w portfelu, bo wiem, że jak się ta, ta impreza w Stanach Zjednoczonych zakończy, no to ja ten rynek prędzej czy później opuszczę. Natomiast gdyby była jakaś większa okazja, znów w sensie, mówię, korekty na rynku, to będę tutaj z pewnością rozbudowywał swoją część pasywną. Czyli docelowo chciałbym, żeby tak połowa portfela była zarządzana aktywnie, a druga część pasywnie. Przy czym, pomimo że jest aktywnie zarządzany ten portfel, to te decyzje można tam podejmować dosłownie raz w miesiącu, czyli można na to poświęcać wciąż dosłownie kilka, kilkanaście minut w miesiącu i to jest wystarczające. Także, tak dla jasności, że to jest aktywne, aktywne, ale tak naprawdę aktywne bardzo leniwie, bo, bo to nie jest portfel, który wymaga mojej codziennej uwagi. Chciałem właśnie o to dopytać, bo brzmi to faktycznie na dość pracochłonny sposób inwestowania, a przynajmniej czasochłonny, więc jak dużo czasu poświęcasz, nie wiem, tygodniowo. Czy miesięcznie na, na swoje inwestycje? Mhm. Wiesz co? Ja myślę, że najwięcej swojej, swojej uwagi to poświęcam blogowi i podcastowi, opisując to, co, to, co czasami robię na, na, swoim, na swoim rachunku. Natomiast strategia momentum, która jest, powiedzmy, takim trzonem tej, tej, tego zagranicznego portfela, ona de facto wymaga uwagi raz w miesiącu, dosłownie na kilka minut, czyli wtedy wiem, czy w portfelu mam akcje, czy, albo jakie mam akcje, w sensie, czy jest to to są. ETF -y albo na rynek amerykański, albo na powiedzmy All Country World Index bez Stanów Zjednoczonych, czyli powiedzmy resztę świata, czy drugą część świata rynku akcji, bo tak właśnie ten świat akcji jest można powiedzieć podzielony, że ponad połowę ponad połowa przypada Stanom Zjednoczonym. Więc to jest de facto żonglowanie tym ETF-em w portfelu. I tutaj też dla jasności, ja to robię na koncie, na koncie tak zwanym profesjonalnym, więc działam na ETF-ach notowanych w Stanach Zjednoczonych. Mówię to w tym kontekście, że ta strategia jest nieco trudniejsza do realizacji, gdyby ktoś chciał robić to w ramach ETF-ów, tak zwanych czyli ETF-ów notowanych na giełdach europejskich, ze względu na to, że, że nie, mamy tam, nie mamy tu w Europie takiego ETF-a, który replikuje indeks All Country World Index, Excluding USA, czyli można powiedzieć reszta świata bez Stanów Zjednoczonych. Takiego ETF-a w Europie nie ma. Więc, tak podsumowując, to zajmuje naprawdę niewiele czasu więcej zajmuje mojej uwagi blog, podcast, czy też ja lubię po prostu czytać i analizować różne rzeczy, czy też rozwijając też oprogramowanie, różne opracowania naukowe lubię czytać. To, to jest bardziej powiedzmy forma powiedziałbym pasji, natomiast no, podejrzewam, że większość osób po prostu tego nie będzie robić, więc, więc ja nie jestem tutaj chyba reprezentatywnym przypadkiem. Ale zawsze, zawsze jest bardzo ciekawe zapytać się, jak inne osoby inwestują. Ja jestem mega takim inwestorem pasywnym, spokojnym, który. Jak mówię, raz na kwartał tam sobie zajrzy do tego portfela. Jak rozważam jakąś zmianę w tym portfelu, to, mówię, a, to mam cały kwartał na to, żeby to przemyśleć. Po drodze niczego nie robię. Nieco inaczej jest w portfelu ofensywnym, w tym sensie, że tam to jest taki portfel oportunistyczny, jak go nazywam portfelem, ale tam nie ma żadnych zasad odnośnie wag czy innych rzeczy. Po prostu, kiedy pojawia się okazja, to może dowolna klasa aktywów, teraz tam najwięcej mam. Ziemi rolnej w, tej, w, tej, w, tym, w, tym, w tym portfelu. No to po prostu tam są pieniądze z przeznaczeniem na duże ryzyko i na krótki okres. Dla mnie krótki okres to jest 3 lata, więc ja mam trochę kalendarz taki jak u żółwia. Jacek, a jak dużo czasu zajęło Ci przygotowanie Twojego programu i co było taką największą trudnością w jego tworzeniu? Mhm. Jeszcze tylko szybko się odniosę też do tego, co powiedziałeś Ja generalnie z biegiem lat też można powiedzieć, robię się coraz bardziej emerycki w tym sensie, że moje pierwsze doświadczenia były dość mocno spekulacyjne i ja zrozumiałem po prostu w pewnym momencie, że, 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 że jednak już mi tego wystarczy, że to nie jest coś, co będę chciał robić nie chcę po prostu poświęcać temu tak Dużo czasu, bo warto też przeliczyć czasami, jak ktoś robi aktywny handel na rynku, czy wręcz trading, żeby sobie to przeliczył później może do konkretnej stawki godzinowej, bo być może się okaże, że, że lepiej po prostu poświęcić swój czas gdzie indziej i więcej zarobimy, po prostu, a być może przy mniejszym ryzyku i mniejszych nerwach, ale to tak tytułem takiej dygresji. Natomiast jeżeli chodzi o moje oprogramowanie i to, jak, jak to dużo czasu zajmuje, czy jaka, jakie tutaj są trudności, Generalnie pierwsze prace nad oprogramowaniem rozpoczęły się w końcówce, czy na jesieni roku 2018, czyli już wtedy, już wtedy nagrywałem podcast i wówczas stwierdziłem, że coś takiego będę robił, bo właśnie chciałem też nieco przebudować swój portfel, nieco wydłużyć ten właśnie horyzont inwestycyjny. Czyli można powiedzieć, że już od dwóch i pół roku y, realizuję ten projekt i w tym momencie już też nie jestem zupełnie sam, bo mam też osobę, z którą to robię, więc, więc no, muszę tu uwzględnić taki prosty aspekt, że y, ja wciąż pracuję, można powiedzieć, może nie jest to etap w takim e, sensie, e, jak praca gdzieś tam w firmie na, faktycznie na etacie, ale jednak realizuje gdzieś kontrakty inne jeszcze, więc tego czasu siłą rzeczy w tygodniu po prostu mam mniej na to, żeby ro robić chociaż to, co robię teraz, e, nagrywając wywiad czy tworząc e, swoje oprogramowanie. Więc największą trudnością jest de facto czas, mógłbym powiedzieć tak naprawdę, bo rozwijanie własnego oprogramowania, już pomijam tutaj kwestię tego, że trzeba mieć pewną wiedzę domenową, e, ja tutaj nie uważam się też dla jasności za eksperta, dlatego też zapraszam, staram się zapraszać osoby, które, które mają dużo większą wiedzę ekspercką w temacie niż ja. I, I bardzo fajnie jest właśnie na podstawie takich osób, też ich doświadczeń, budować na przykład takie oprogramowanie. No bo jeżeli widzę, że z drugiej strony mam człowieka, który robił doktorat u Eugene Famy, czyli noblisty, właśnie, który ma wielki wkład w swoją hipotezę, między innymi rynku efektywnego. I taki człowiek mi mówi, że jednak są takie anomalie jak Momentum, i Jim Fama mówi, że faktycznie tak jest, no to wtedy ja mam też większą wiarę w to, że to, co robię, ma sens w swojej aplikacji. Dlatego też ja staram się po prostu wyciągać jak najwięcej takich merytorycznych, a zarazem praktycznych aspektów, i udostępniać je w aplikacji. Natomiast, natomiast to wymaga niestety tego czasu. Jedną z trudności, jaka Pojawia się ciągle właściwie w rozwijaniu tej aplikacji to są dane, dostęp do danych, bo o ile takie dane bieżące w sensie na no tu i teraz to możemy sobie sprawdzić w dowolnym serwisie, o tyle jeżeli chcemy dane, które są dobrej jakości i sięgają znacznie dalej, no to tutaj się robią schody i to już jest trudny temat i czasami niektóre osoby wręcz nie rozumieją, że porządne źródło danych może mocno kosztować, po prostu, może bardzo dużo kosztować. E, mm, Podam taki przykład. Global Financial Data, czyli taki dostawca danych właśnie historycznych dla globalnego rynku światowego z różnych klas aktywów, to tam jeden z pakietów może kosztować wręcz kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie, żeby mieć dostęp do takich danych. To, to wtedy jest problem, jeżeli jest się takim małym żuszkiem jak ja, bo na to mogą sobie pozwolić być może duże gdzieś fundusze z dużym kapitałem, ale dla mnie już jest to czasami trudne, więc. Więc jest to wyzwanie, żeby też samemu czasami e, opracować, oczyścić dane i tak dalej, i tak dalej. E, I ten ten temat się po, pojawia ciągle, bo też ludzie chcą na bieżąco dane ściągać, na przykład dla ETF-ów, i tu z kolei jest problem z ETF-ami w Europie, gdzie te dane notorycznie są po prostu w słabej jakości. Więc ktoś sobie zbuduje portfel oparty na ETF-ach europejskich, a później sobie robi test za ostatnie 5 lat. Ja już pomijam, że i tak to niewiele powie nam taka historia pięcioletnia, ale okazuje się, że te wyniki są gdzieś tam kosmiczne, bo po prostu, bo po prostu te dane są niepoprawne. I już tak kończąc, też jeżeli chodzi o trudności z tym oprogramowaniem, to myślę, że taką dużą trudnością, a raczej inaczej bym nazwał, tak, czuję takie ogromne poczucie odpowiedzialności za to, co robię. Bo czasami otrzymuję takie pytania od, od też już klientów, bo robiłem przed sprzedaż tego oprogramowania, ale też od osób, które gdzieś tam pobrały sobie wersję demonstracyjną na stronie tego oprogramowania. I te osoby się mnie pytają na przykład. Dobra, to jest tam kilkadziesiąt tych portfeli, to który zarabia najlepiej, bo ja bym chciał w niego zainwestować. I to jest coś, co zapala mi taką ostrzegawczą lampkę, w sensie takim, że ja rozumiem, że takie pytania się pojawiają, bo są osoby powiedzmy na różnym poziomie edukacji, natomiast to tworzy takie wyzwanie odpowiedzialności przede mną, żeby kogoś, mówiąc tak kolokwialnie, nie wrzucić na minę, tak, że ktoś sobie pójdzie na skróty, czyli będzie miał narzędzie w ręce. No, i, i zrobi sobie tym narzędziem krzywdę tylko dlatego, że, że po prostu no, starał się gdzieś iść na skróty i, i nie doczytał, nie odrobił tego zadania domowego. I wtedy, nawet jeżeli mamy najlepsze narzędzie w ręce, to, to niestety wynik wcale nie może być taki do końca e, zadowalający, jak, jak może ta osoba by oczekiwała. Także to myślę, że to są największe trudności w rozwijaniu tego mojego oprogramowania. Myślę, bardzo fajne narzędzie dla mnie, ja sobie tam testuję właśnie różne, różne pomysły, opcje, jak zadaję sobie pytanie, a ciekawe co by było gdyby, albo jak to, jak w ogóle jestem fanem historii rynków finansowych, ostatnio czytałem biografię braci Wright i tam też był opis co się działo w gospodarce, więc od razu podgląd, a jak wtedy sobie radziła giełda, więc to jest dla mnie taki naturalny Naturalne podejście, że patrzę się na historię rynków finansowych w dużo dłuższym okresie niż wynosi moje życie, żeby nie bazować tylko na swoich skromnych doświadczeniach. Ale właśnie, skoro tam już wspomniałeś o pieniądzach, o koszcie dostawy danych, innych rzeczach, no to powiedz jeszcze, gdzie możemy ten program kupić i ile tysięcy złotych trzeba zapłacić za to oprogramowanie tysięcy złotych, to myślę, że chciałbym, żeby ktoś chciał zapłacić tyle, ale to jest... Znaczy, staram się też to uwzględnić w jakimś konkretnym e, kontekście i, i wiem, że większość osób gdzieś tam, e, inwestorów indywidualnych nawet by nie była w stanie, skłonna wy, wyłożyć takich pieniędzy. Natomiast po pierwsze, aplikacja w tym momencie, w tej chwili jeszcze nie jest w sprzedaży. Znaczy, ona będzie w sprzedaży w zależności kto kiedy to ogląda czy słucha. Ona będzie w sprzedaży, w okienku sprzedażowym pod koniec marca i to okienko będzie trwało trzy, może cztery tygodnie. Jeszcze tutaj decyzja nie jest e, Podjęta. Natomiast później takie okienko kolejne pojawi się dopiero po wakacjach. To też wynika z tego, że po pierwsze, ja nadal dużo pracuję nad tym oprogramowaniem, więc chcę się skupić wtedy nad rozwojem oprogramowania. A po drugie, też nie ukrywam, że to oprogramowanie chcę oferować na świecie, bo ono jest też w wersji anglojęzycznej, więc tam też mogę czysto biznesowo szukać, że tak powiem, swojej szansy. Natomiast aplikacja. Jeżeli chodzi o jej koszty w tym okienku sprzedażowym, nazwijmy to wiosennym, to roczna subskrypcja będzie wynosiła 499 zł na jeden rok lub 799 zł w subskrypcji na dwa lata. I mówię, tu, mówię tutaj o subskrypcji, dlatego że, że w ramach tego oprogramowania są też dane nie tylko te dane historyczne, które ja też muszę regularnie każdego roku. Opłacać, ale też są, będą dane właściwie, bo jeszcze tego w wersji beta nie było, czyli w tej wersji oficjalnej, będą dane bieżące, które pokrywają właściwie cały świat. Tutaj chodzi przede wszystkim o rynek ETF-ów, ale również rynek akcji, czy właściwie czegokolwiek ktoś sobie zamarzy, na przykład też walut, chociażby po to, żeby móc przeliczać te portfele do konkretnych walut. Także jeżeli chodzi o koszt, to, to 499 zł. W tej wersji rocznej i 799 w tej wersji na dwa lata. I gdzie można znaleźć to oprogramowanie? Oprogramowanie będzie dostępne na mojej stronie, czyli systemtrader.pl, i tam jest ikonka ze sklepem. W tym momencie no jeszcze tego. Tam będzie tylko możliwość pobrania wersji demo. Wersja demo jest do pobrania w każdym momencie, natomiast ta wersja demo jest oczywiście ograniczona w tym znaczeniu, że nie umożliwia tego, co, co pełna wersja. Natomiast można sobie już wyrobić pewną opinię i można nawet w tym momencie sobie wejść na stronę i pobrać takie oprogramowanie i zobaczyć, jak poczuć mniej więcej, o czym w ogóle tutaj mówimy. To już ostatnie pytanie, Jasku, dla ciebie na zakończenie. Czy jest jakaś jedna myśl dotycząca inwestowania, którą chciałbyś podzielić się z naszymi widzami i słuchaczami? Myślę, że to są właśnie te trudne pytania, bo tych myśli mogłoby być wiele. Natomiast gdyby to tak spróbować skompresować do jednej takiej myśli, to uważam, że to, co zresztą powtarzam, co jest takim wręcz mottem tego, co robię, to jest to, że bez względu jak inwestujemy. Czyli, czy to jest aktywne inwestowanie, czy pasywne, jakkolwiek, to spiszmy sobie wcześniej swoje zasady inwestycyjne po prostu. I one oczywiście mogą być spisane do poziomu tak wręcz skrajnego, jak to robię ja, czyli na poziomie wręcz algorytmu, który jest realizowany przez, czy rozumiany przez komputer, ale może być to też zapisane po prostu na kartce papieru, żebyśmy mieli tam pewny. Pewien zbiór zasad, którymi się kierujemy. I one są zwłaszcza przydatne w takich sytuacjach mocno stresowych na rynku, czyli gdy coś się dzieje tak, gdzie każda gazeta, każde każdy, wszystkie media krzyczą, że jest koniec świata. To, żebyśmy nie działali wówczas w oparciu o te emocje, tylko żebyśmy po prostu mogli sięgnąć po te nasze zasady inwestycyjne i realizować swój plan, a nie działać pod wpływem emocji. Po prostu nie działajmy po omacku bez planu, że jakoś to będzie, bo po prostu raczej nie będzie i, i lepiej założyć jakiś plan. Zweryfikować go, a później po prostu trzymać się kursu i cieszyć się życiem, bo jak już powiedzieliśmy wcześniej, nie tylko inwestowaniem powinien człowiek żyć, chyba że jest takim <grym> wariatem, można powiedzieć jak ja, ale, ale generalnie, jeżeli mamy też inne jeszcze rzeczy do zrobienia w życiu, to po prostu je róbmy. A raz zdrożony portfel, raz zdrożoną strategię po prostu realizujmy i, i, i niech swoją pracę wykona już później po prostu rynek. Czyli przygotuj swój plan, spisz swoje zasady. Szczególnie, Dokładnie. że po drodze nie jeden koniec świata na rynkach Dokładnie finansowych tak. nas na pewno czeka. Super, Jacek, dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę, za poświęcony czas. Moim gościem był Jacek Lempard z bloga systemtrader.pl. Dziękuję serdecznie.